Mieszkańcy oraz włodarze miasta i powiatu posprzątali Las Wolicki. To już kolejna szczytna inicjatywa zorganizowana w trosce o środowisko. Jak zawsze apel organizatorów spotkał się z dużym, pozytywnym odzewem. W sobotnie przedpołudnie nie brakowało chętnych, by pospacerować, posłuchać śpiewu ptaków, spędzić miło czas i przy okazji pozbierać śmieci. Też mieszkamy tutaj blisko, więc też korzystamy z lasu. My chcielibyśmy, żeby ten las wyglądał tak w miarę ładnie. Poza tym chłopcy ostatnio sprzątali inny las w przedszkolu, więc no, ciągniemy temat dalej. Warto uczestniczyć w takich akcjach. Można się dużo nauczyć, pomóc przy okazji, dostać dobrą ocenę z biologii. Uważam, że takie inicjatywy są bardzo, bardzo zbliżają ludzi ze sobą. Jeszcze w takiej sprawie, no... Trzeba przyjść. Staram się brać udział w tej akcji no, również częściej niż organizowana jest sama akcja, ponieważ mieszkam tutaj w pobliżu i staram się sprzątać las tak często, jak tylko jest to możliwe. No dzisiaj na przykład już udało mi się 3 puszki zneutralizować. No niestety nadal mamy taką sytuację, że ludzie stosunkowo dużo tych śmieci w lesie zostawiają, a szkoda, ponieważ to jest nasze wspólne dobro i dobrze by było, żebyśmy też to dobro przekazywali dzieciom. Taka prośba, nie śmiećmy wszyscy w Dębicy, to będzie czyściej, nie śmiećmy po lasach, parkach. Ale taka akcja jest bardzo potrzebna. Myślę, że Wydział Ochrony Środowiska Miasta Dębicy dołączy do tej akcji i za to dziękuję, że możemy my również jako miasto tą cząstkę dołożyć do tej akcji, którą przygotowała pani radna naszego miasta. Po to, żeby ten las był piękny, nie taki zaśmiecony, no bo przecież to wcale nie cieszy ani oczu, ani nie daje żadnego relaksu, jak idziemy i potykamy się o śmieci, nawet takie opony, jak widzimy. Także chcemy wyeksmitować tych niepotrzebnych lokatorów w naszym pięknym lesie. Jak zawsze nie zabrakło ciekawych rozmów i prelekcji. Tym razem debatowano na temat, czym las jest dla nas i kim my jesteśmy dla lasu, oraz co las kryje w sobie. Na pewno coś związane z lasem, z tych korzyści, jakie czerpiemy z lasu, tej symbiozy, z tego współżycia z lasem. Dzisiaj przybliżymy wszystkie informacje na temat gatunków spotkanych na naszej drodze, które będą dotyczyły ptaków leśnych, śpiewających. Między innymi wilgę słyszymy, gołębie grzywacze, ale także przede wszystkim słyszymy kosy śpiewaki. Wracamy do cyklu spotkań z ubiegłego roku. W ubiegłym roku tych spotkań kilka mieliśmy, w tym roku jest to chyba jedno z pierwszych. No bo i pogoda też nie do końca nam dopisywała. No tak, coraz więcej ludzi przychodzi, coraz mądrzejsi, w cudzysłowie powiedziałbym, przygotowani. Bardzo miłe spacery, bardzo miła dyskusja, wymiana poglądów, także zapraszamy, bo tych spotkań na pewno będzie więcej. Tutaj ludzie biegają, tutaj ludzie chodzą, ludzie spacerują, więc jest to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców Dębicy, nie tylko tutaj dla naszego osiedla, ale jest to takie płuco dla mieszkańców miasta Dębicy, do którego bardzo serdecznie zawsze zapraszam. Do udziału w ekoakcji pod tytułem Sprzątamy Las Wolicki zaprosili parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie, Urząd Miasta, Wydział Ochrony Środowiska, radna Rady Miejskiej z osiedla Wolica Katarzyna Rostowska-Machnik, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo Dębica, doktor nauk przyrodniczych Krzysztof Kosiński oraz FiFit, Gym and Fitness.